Bydgoszcz. Hej, i w końcu się do Was odzywam. Słuchajcie, mamy piątek 12. Jestem w domu rodzinnym w Bydgoszczy. Wstałam, słuchajcie, o 9. Musiałam się umyć, ogarnąć, ubrać i nie zdążyłam ze śniadania, co było potwornym błędem, ale po prostu się nie wyrobiłam. I byłam, słuchajcie, u kosmetyczki, co jest bardzo nie w moim stylu, bo ja generalnie nie chodzę bardzo do kosmetyczki, do fryzjera, no tylko podciąć grzywkę teraz. Ale ogólnie jakoś tak nie robię takich rzeczy, ale słuchajcie, jakiś czas temu przeglądałam swoje stare zdjęcia, miałam jakieś piękne, naturalne paznokcie, a potem miałam też raz robione na studniówkę i tak zapragnęłam mieć takie piękne, długie paznokcie, bo po prostu miałam już tak krótkie i tak zniszczone, że masakra. Miałam bardzo ochotę mieć takie ładne i myślę sobie, kurczę, może sobie trzasnę raz, tak wiecie, na spróbowanie. Znaczy drugi raz w życiu. I właśnie poprosiłam moją mamę, żeby umówiła mi do tej kosmetyczki, właśnie umówiła mi na 10 dzisiaj. I byłam u tej kosmetyczki i fajnie, wybrałam taki kolor, to jest jakby co, frappę z semilaka. Powiem Wam tak, nic nigdy nie będzie wyglądało tak jak naturalna płytka paznokcia. Niestety, ja miałam raz w życiu przez rok takie piękne, długie paznokcie i one mają całkiem inny kształt. Wtedy nie są takie stożkowe, tylko są takie piękne, zaokrąglone i są najśliczniejsze i są cieniutkie i no wiecie, są Wasze. Ale no jak się nie ma czego się lubi, nie umie się zapuścić, bo jest się sierotą, ma słabe paznokcie, to wtedy robi się sztuczne. I te i tak nie są aż takimi guzikami, mam nadzieję. No zrobiłam sobie raz, zobaczymy, najwyżej za miesiąc zdejmę i tyle. Fajnie, fajnie wygląda dłoń kobieca, zadbana dłoń z długimi paznokciami. To jest coś. Przyjechałam do domu zjeść śniadanie, jestem potwornie głodna i mój tata powiedział, że będzie robił jajecznicę, więc bardzo się cieszę. Zaraz sobie zjemy razem śniadanie. Pokazywałam Wam, że zjadłam banana, bo właśnie u tej pani, jak chwilę się tam posiedziałam, pogadałam z nią i z moją mamą, to właśnie zjadłam banana, bo go wzięłam do torebki, wiedziałam, że będę głodna. I patrzcie, jakie mój tata zrobił piękne śniadanie. Zrobił jajecznicę nam z szynką, z cebulką, ze szczypiorkiem. Tu mam kanapkę z ogórkiem i camembertem lekkim. Film zmontowany, film dodany, czyli dzień udany, ale dobry rym. I teraz słuchajcie, idziemy zjeść do tej knajpy, nazywa się Kuchnia. I karmią tam zdrowo i fajnie, i pomysłowo, a ja w ogóle spałam 20 minut, bo musiałam iść na drzewko z takim dziadem. Byłam zmęczona. I idziemy tu. I przyszły nasze dania. Mój chłopak ma sałatkę z mango, kurczakiem, suszonymi pomidorami. Mój tata ma z łososiem, fetą, kaparami. Moja mama ma kurczaka. O, już skończyła pieczeń, wzięłam ostatnio chwilę z kurczaka na carpaccio z bakłażanem. Mój brat ma spaghetti rosowe z sosem z groszku, nie, z zielonym groszkiem i z pieczarkami. A ja mam pieczeń wołową z sosem pieczarkowo-porowym z kaszą bulgur. No będziemy się wymieniać. Patrzcie, ładnie. I mam czarnego loda, czyli o smaku kokosa z popiołem. Czarny lód na deser. Hej, ja i moja grzywka. Przyszliśmy się trochę zameldować. Ostatnio pokazywałam Wam, że wchodzimy do knajpy, a potem żyjemy lody. I już Wam opowiadam. Byłam na obiedzie w knajpie, którą zobaczyłam gdzieś tam w necie, że otworzyła się w moim rodzinnym mieście w Bydgoszczy. Mało to z takich miejsc. To była taka kuchnia bez kalorii się nazywała, że mają codziennie inne menu. I mają, wiecie, obiady, desery i tak dalej. Niestety na samym wstępie był ogromny zawód, bo okazało się, że obu deserów nie ma. Była fit pana kota i owsiane ciasto marchewkowe. I niestety oba dania były wykreślone, bo byliśmy o 16, lokal jest czynny do 18, już nie było, więc serce mi się po prostu krajało. Ale wzięliśmy dania główne i też parę zup i generalnie z każdego trochę popróbowałam. I stwierdziliśmy wspólnie, że bez szału, że okej, ja się cieszę, że byłam, że odhaczyłam, bo bardzo chciałam ten lokal odwiedzić. Bo no ja lubię takie smaczki i takie rzeczy, ale te potrawy jakoś nas nie zachwyciły. Trochę coś tam za suche, jakoś tak podane też na jakichś tam papierowych talerzach. Tak jest spoko zamysł, ja to szanuję, ale z racji, że pojadłam po prostu od każdego jakąś porcję, to po prostu się tak najadłam. No ale potem w planie był deser, bo nie było tam deserów i poszliśmy na lody.
do takiej lodziarni, która ma zawsze inny smak i dzisiaj, słuchajcie, były czarne lody, które widziałam zawsze tylko na Instagramie, że są w Nowym Jorku. Ja mówię tak, ja muszę iść, muszę mieć to w vlogu, muszę spróbować. I okazało się, że to były lody o smaku kokosa i były w wersji albo białe, zwykłe kokosowe, albo z dodatkiem jakiejś łupiny kokosa, popiołu i one przez to były czarne, nie chcę skłamać jak to było. Tak naprawdę w efekcie były w sumie ciemno-szare, nie czarne, co widać na filmie. I były pyszne, były kokosowe lody, naprawdę były słodziutkie i tak dalej. Tylko, że żeby tego było mało, cię po prostu cztery, jak to w domu rodzinnym, poszliśmy na jeszcze jedne lody. Zjedliśmy sobie smak z chłopakiem kremówki. Ale zjedliśmy dwa lody po pół, więc teoretycznie zjadłam jednego loda wafelku, więc to chyba nie tak źle. Wróciliśmy potem do domu, miałam jechać dzisiaj na siłownię, ale nie pojechałam. Pojadę jutro rano, bo stwierdziłam, że po prostu, że mi się nie chce, że się najadłam i że jestem zmęczona. I przyjechaliśmy tu do domu, obejrzeliśmy sobie trochę serialu i zasnęłam w ogóle na godzinę. Jaki dziad, no wiem, ale po prostu jestem padnięta po całym tygodniu i sobie tak przyznałam. Nic już nie jadłam, ani nie piłam, nic wam nie pokazywałam. Obejrzałam tylko do końca ten film, Kapitan Fantastic, obejrzałam jeden odcinek Breaking, musiałam nadrobić, bo zasnęłam. I teraz mamy po północy i idę spać. Dobranoc, dzięki za oglądanie, do następnego.